Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Mamy dziś do czynienia z kolejnym przykładem, w jaki sposób obecnie rządzący traktują wszelkie inicjatywy obywatelskie. Po raz kolejny w tym parlamencie odrzuca się to, o co usilnie naród, obywatele zabiegają. Chcę podkreślić, że prace nad tą ustawą były trzykrotnie w komisji zrywane przez ugrupowanie, które w swym szyldzie ma obywatelska. Tyle tylko obywatelskości jest w tym ugrupowaniu, co w szyldzie. Ostatecznie parlament przyjął tą ustawę, ale już wtedy w komisji powiadano, że prezydent na pewno zawetuje. Posłowie ugrupowania rządzącego Platformy Obywatelskiej świadomie odrzucili poprawkę, która usuwała wady tej ustawy. A później, ile trzeba mieć hipokryzji, żeby potem podnosić, że ustawa jest dotknięta właśnie tą wadą, z powodu której nie przyjęto poprawki. Pan prezydent, wetując tą ustawę, zgardził opinią publiczną. Bo inicjatywa pana prezydenta również nie uwzględnia inicjatywy obywatelskiej. Panie pośle, dziękuję. Czas minął. Pan nie zdążył zadać pytania, niestety. Jedno zdanie. Pytanie kieruję do przedstawiciela Kancelarii Prezydenta. Dlaczego po raz kolejny odrzuca pan prezydent inicjatywę obywatelską? Dlaczego utożsamia się z ugrupowaniem rządzącym, a nie z obywatelami, tak jak podkreślał, że chce być prezydentem wszystkich obywateli?